Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety DS Complex, polecanego szczególnie dla osób z zespołem Downa. Witam, dzień dobry Państwu. Odpowiem Państwu na kolejne pytanie, które spłynęło od naszego słuchacza. Kolejne chodzi o mamę nastolatka, który ma kłopoty ze snem, który ma zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci. Mama, jak tu Państwo czytacie na ekranie, sugeruje autyzm wysokofunkcjonujący. No, ja nie wiem, czy tak jest, trudno mi to zdiagnozować. Mogę się oprzeć tylko na tym, co mówi mama, co pisze mama. Niemniej jednak ja bym ostrzegał przed stygmatyzacją pacjentów, zwłaszcza nastolatków, autyzmem wysokofunkcjonującym, bo może być tak, że to po prostu ta gra hormonalna, ten wiek powoduje, iż te osoby mają taki, a nie inny sposób zachowania, zwłaszcza gdy jest to pierwsze dziecko. Często rodzice są bardzo zaniepokojeni jego zachowaniem, no, a po prostu nastolatki tak mają. Ale zakładając, że on ma te deficyty koncentracji, co ja bym sugerował? Jest badanie prowadzone na młodzieży szkolnej. Badanie to pokazuje, że połączenie korzenia żeńszenia oraz ekstraktów z owoców guarany poprawia koncentrację, szybkość uczenia, zdolność zapamiętywania. Jest takie badanie. Ja stosuję taki preparat, który właśnie łączy guaranę z żeńszeniem i to powoduje u młodzieży uczącej się lepszą koncentrację. Rzeczywiście to może być kluczowy produkt. W tym badaniu też przedstawiono, że im dłużej się stosuje to połączenie, tym lepsze są efekty terapeutyczne. Więc są to bezpieczne surowce, nie chodzi tu o kofeinę, jak ktoś by mógł przypuszczać. To jest zupełnie inny mechanizm, nie wiemy do końca jaki. Niemniej jednak są to naturalne produkty i efekty są dobre. Co by tu natomiast należało, o czym myśleć należałoby w przypadku zaburzeń typu, prawda, spektrum autyzmu? No, nie ma tutaj dość tak jest jasnych badań naukowych, które mogłyby świadczyć o poprawie funkcji po jakichś ziołach, ale na pewno są ciekawe obserwacje dotyczące ekstraktu z zielonej herbaty, EGCG, standaryzowanego na EGCG. Są dobre, tutaj może być, powtarzam słowo może, być dobry efekt. Na pewno bym rozważał tarczycę bajkalską, na pewno bym rozważał kurkuminę, zwłaszcza połączoną z pieprzem. To są surowce zielarskie, które mogą wpływać pozytywnie na te zaburzenia neurorozwojowe. Co do EGCG i kurkuminy, były już badania w kierunku zespołu Downa. Nawet sam osobiście mam takie doświadczenie z pacjentami, którym podawałem to połączenie i byłem zaskoczony efektem tych pozytywnych działań. Oczywiście badania trwają, to dopiero się zaczyna, ale może się okazać, że nawet w tak trudnym problemie jak zespół Downa da się ten proces chorobowy opóźnić, a może nawet w pewnym stopniu na pewnych drogach tego procesu zatrzymać. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety DS Complex, polecanego szczególnie dla osób z zespołem Downa.